Mamy tutaj napisane dwie najczęściej spotykane postacie definicji pochodnej jako granicy ilorazu różnicowego. Obie one są równoważne i obie opierają się na, na takiej definicji pochodnej jako nachyleniu stycznej do wykresu funkcji. Tutaj, właśnie w tych ilorazach różnicowych, jest zakodowana styczna do wykresu. No i teraz opierając się na, tym, na tych definicjach i na tym naszym zrozumieniu, Postaram się teraz wyprowadzić pewne podstawowe własności pochodnych. I zacznę od takiej prostej własności. Jak mam funkcję stałą, czyli f od x jest równa jakiejś stałej k, to wtedy pochodna tej funkcji, f' od x, jest po prostu równa 0. Żeby się o tym przekonać, no to możemy narysować sobie rysunek. Powiedzmy, że narysuję teraz tutaj układ współrzędnych. Tutaj będzie moja oś. Y, tutaj będzie moja oś, oś X. No i teraz moja funkcja jest stała, jest stale równa jakiejś konkretnej liczbie, czyli jej wykres będzie po prostu liczbą, linią poziomą. Dlatego, że niezależnie od tego, jaki jest, jaka jest wartość argumentu X, wartość funkcji, czyli Y, jest zawsze tyle samo. No i wykres takiej funkcji Y równa się f od x równa się jakiejś stałej k, to jest taka pozioma linia. No to widzimy, że w każdym punkcie styczna do tego wykresu będzie pokrywała się z tą linią i będzie miała nachylenie 0. Czyli nachylenie stycznej, widać, że cały czas nachylenie stycznej do wykresu takiego poziomego jest cały czas równe 0. Więc to jest jak gdyby oczywiste, to jest intuicyjnie oczywiste, że pochodna funkcji stałej musi być 0, jeżeli. Rozumiemy dobrze tę interpretację geometryczną, że pochodna to jest nachylenie stycznej do wykresu, ale możemy również to z któregoś z tych wzorów wyprowadzić. Weźmy na przykład ten po prawej, no i obliczmy tę granicę, czyli chcemy obliczyć f' od x jako granicę ilorazu różnicowego. No to wartość. Funkcji f w punkcie x plus h jest po prostu równa k, dlatego że ona dla każdego argumentu jest równa k, dla dowolnego argumentu. Czyli tutaj nieważne jaki jest argument, wartość funkcji jest k. W punkcie x wartość funkcji też jest k, czyli mam k odjąć k podzielone przez h, czyli to jest granica przy h dążącym do zera z funkcji 0 przez h, a to jest po prostu 0. Czyli granicą zera jest po prostu zero. to jest oczywiste. To wyrażenie jest stałe, niezależne od h, i jest cały czas równe 0, więc w granicy dostajemy 0. No i oczywiście nie ma również znaczenia, jaka była wartość tej stałej k, więc jak ktoś nas zaczepi na ulicy i powie: hej, mam funkcję g od x jest stale równe pi, jaka jest pochodna tej funkcji? No to ja powiem, no jak to? No jak funkcja jest stała i wartość jest cały czas równa pi, no to. Nieważne jaka jest ta wartość, pochodna tej funkcji będzie równa 0, bo nachylenie stycznej do wykresu jest równe 0, albo inaczej granica ilorazu różnicowego jest granicą wyrażenia stale równego 0, czyli ta pochodna będzie równa 0. Czyli tutaj mamy pierwszą podstawową własność, że pochodna funkcji stałej jest równa 0. W następnych filmie będą kolejne własności.